profesor Adam Gierek pragnie zabrać jeszcze głos. Proszę Państwa, 5 lat temu koalicja SLD Unia Pracy wprowadziła Polskę do Unii Europejskiej. 5 lat temu z tejże koalicji ja startowałem w wyborach do Parlamentu Europejskiego i wygrałem te wybory. Przez 5 lat byłem członkiem, jestem nadal, Partii Europejskich Socjalistów. To jest tej partii, która walczy zarówno o nowoczesny przemysł, jak i o socjalną Europę. Moje kompetencje wiążą się z tym, że jestem profesorem określonych dziedzin techniki. Kompetencje bycia parlamentarzystą wymagają również wielu innych kwestii, takich jak znajomość języków, szeroka wiedza, a zwłaszcza wiedza o tym, co w tej chwili się dzieje w kraju, jakie są potrzeby i jakie perspektywy. Tam w Parlamencie Europejskim myśli się o perspektywach. Tam się ustala prawo, które będzie funkcjonować za paręnaście lat. Tam się myśli o wizji przyszłej Europy, jak również o wizji poszczególnych krajów członkowskich tej Europy. Myślę, że najistotniejsze jest wzmocnienie w tej chwili jednej z najsilniejszych grup politycznych, rodzin politycznych w Parlamencie Europejskim. To jest właśnie rodziny europejskich socjalistów. Obie partie koalicyjne są członkami tej rodziny. Jest to silna rodzina, jest to wielka grupa, która jest w stanie w Parlamencie Europejskim przeprowadzić wiele dobrych regulacji prawnych. Dlatego głosem straconym będzie głos oddany nie na grupę socjalistów, tylko na jakieś inne drobne partie, które funkcjonują również w tym kraju i które specjalizują się nie w tym, aby myśleć o tym, z czego żyjemy, tylko specjalizują się w wewnętrznych sporach, waśniach, kłótniach, czego jesteśmy często świadkami tutaj w kraju. Parlament Europejski jest instytucją, która jest ponad te spory. W Parlamencie Europejskim ustala się kwestie dotyczące przyszłości naszego kraju. Myślę, że jak zostanę wybrany, wykorzystam dotychczasowe doświadczenie, które zdobyłem, a jest to bardzo istotne, dlatego że w parlamencie trzeba się tego nauczyć przez 2-3 lata najpierw. Jest to takie frycowe, a jednocześnie wykorzystam swoje doświadczenie i dotychczasowe, i mając kompetencje jako pracownik naukowy i człowiek, który trochę wie na temat tego, co się działo w tym kraju i jak powinien się ten kraj rozwijać. Mam tu na myśli również rzeczywiście politykę związaną z gospodarką węglem, gospodarką energetyczną, ale to już są szczegóły. Dziękuję. Proszę Państwa, mają Państwo wybór między dwoma znakomitymi kandydatami. Lista oczywiście obejmuje 10 nazwisk, a na tej liście jest również młodzież. Ja tym razem przedstawię naszą rzecznik, tylko ona mnie przedstawia, Katarzyna Szymańska, nasza najmłodsza kandydatka. Gdyby Państwo nie chcieli głosować na któregoś z tak zacnych kandydatów, jest alternatywa. Kasia zajmuje się marketingiem, ale studiuje, z tego co wiem, również w przyspieszonym tempie fundusze europejskie. To jest nasza przyszłość. Bardzo proszę, jeżeli są pytania, to bardzo proszę o zadanie. Podczas tego spotkania padało wielokrotnie nazwisko pani Barbary Wniewiczyny. Nie obawiają się panowie zarzutu, że wykorzystujecie tę tragedię sprzed 2 lat bieżącej kampanii politycznej? W tym się różnimy od polityków prawicy, którzy na przykład w Komisji do Spraw Nacisków uprawiają absolutną propagandę i toczą spory. To my chcemy, aby ta tragiczna śmierć była przestrogą.
przestrogą przed tym, aby państwo nie stało się zagrożeniem dla obywatela. Otóż Prawo i Sprawiedliwość rządzące wtedy instrumentalnie traktowało instytucje państwa. Głównym celem była walka z opozycją, z przeciwnikiem politycznym. Prawo i Sprawiedliwość uważało, że SLD i każda inna partia to wróg i za wszelką cenę próbowano nas zniszczyć metodami, które są dalekie od metod państwa prawa. Te metody doprowadziły do katastrofy, doprowadziły do wielkiej tragedii. Przypominamy, jako przestrogę, aby państwo nie stało się zagrożeniem dla obywatela. I zrobimy wszystko, aby tą prawdę pokazać, ujawnić, co wtedy się wydarzyło i dlaczego do tej tragedii musiało dojść. I też zwracamy uwagę, jako Sojusz Lewicy Demokratycznej, na pracę komisji, którą kieruje Ryszard Kalisz. Tam nie ma fajerwerków, jak w innych komisjach. Tam jest merytoryczna praca, spokojna, rozłożona w czasie. Nie po to, żeby robić show, tylko po to, co jest dla nas najważniejsze. Dojść prawdy i pokazać, jaki mechanizm wtedy funkcjonował w Polsce i przed jakim mechanizmem musimy się bronić. Jednych pytań nie ma. W takim razie bardzo państwu dziękuję. Zapraszam tam pięknie do Chorzowa.